Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o karach związanych z mową nienawiści i o tym, jak bardzo będzie to wprowadzać nową, wszechobecną cenzurę i jak będzie traktowane jako narzędzie do walki z Kościołem. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę. Zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej w mailach. I tak, ostatnio minister Kotula ogłosiła, że będzie szybkie procedowanie ustawy dotyczące mowy nienawiści. Może zacytuję tutaj, bo reakcja była na to z środowisk prawicowych taka bardzo mocna. Zacytuję tutaj jako przykład materiał z PH24 pod tytułem Knebel mowy nienawiści nadchodzi. Minister Kotula żąda jak najszybszego procedowania ustawy. No i teraz wszyscy skupiają uwagę, mówię o tej prawej stronie, na jednym aspekcie. Czyli jak czytamy w tym artykule, ustawa o mowie nienawiści na skutek celowo enigmatycznej i nieprecyzyjnej definicji takich zachowań może posłużyć się jako narzędzie cenzury przestrzeni publicznej w kwestiach dotyczących ideologii gender i agendy LGBT. I tutaj akcent się stawia. W tym artykule znajdujemy takie zdanie, które powinno czytelnika zastanowić. Zdanie brzmi: projekt dodaje kategorię tożsamości płciowej i orientacji seksualnej do przestępstw ściganych z paragrafu kodeksu karnego o mowie nienawiści. Znaczy, uściślając to tak formalnie rzecz biorąc, nie ma paragrafu kodeksu karnego o mowie nienawiści, ale jest odpowiedni paragraf, który można podciągnąć pod tą mowę nienawiści. I skąd to się wzięło? Znaczy, bo tutaj czytamy, dodaje, prawda? Czyli nie jest to jakaś zupełnie nowa ustawa o mowie nienawiści, tylko jakiś dodatek do jakiejś starej. Pytanie jakiej? Kiedy uchwalonej? No i teraz, jeżeli chcemy się coś bliżej dowiedzieć, to najprościej zajrzeć na jakąś policyjną stronę. Zajrzałem na stronę Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Akurat taka mi najszybciej się wyświetliła i tam czytamy: mimo że w polskim prawie nie stworzono osobnej regulacji dotyczącej mowy nienawiści i zbrodni nienawiści, to oba te zjawiska są uznawane za niezgodne z istniejącym polskim prawem, przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu cywilnego. Dla przykładu znieważanie, pomawianie, grożenie czy nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość jest zabronione i podlega karze na podstawie kodeksu karnego, artykuł 212, 216, 256, 257. No i teraz najciekawszy, najważniejszy tutaj jest artykuł kodeksu karnego, artykuł 257. No i teraz skąd on się wziął, jak on brzmi? Prawda? On się pojawił w 2020 roku, czyli za rządów PiS i wtedy został przyjęty przez parlament, w którym większość miała PiS i prezydent nie postawił weta. I ten artykuł 257 się pojawił. Artykuł wymyślili posłowie PO i oni go zgłosili przez odpowiednią komisję Sejmowi i w ich ujęciu, znaczy ich propozycja była taka: kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej, bezwyznaniowości, płci, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. I ten projekt reprezentowała poseł Anna Wasilewska z Platformy Obywatelskiej. Parlament dokonał, czy dokonano pewnych korekt w tym artykule i został on uchwalony w treści następującej. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I taki artykuł obowiązuje. Co tu się zmieniło w stosunku do projektu PO? PO proponowało karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tutaj w tym przyjętym artykule 257 kodeksu karnego mowa jest o karze pozbawienia wolności do lat 3. No i drugie, usunięto z tego projektu słowa płci, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej. Ciekawe, że usunięto z powodu wieku i nie z powodu, i z powodu niepełnosprawności. No ale w każdym razie płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej. To wypadło. I teraz minister Kotula to chce po prostu przywrócić. I teraz zobaczmy, że wszyscy mówią, znaczy przynajmniej z prawej strony, że to wszystko jest bardzo takie ogólne, prawda? I i w związku z tym, no, co się uzna za mowę nienawiści, to będzie uznane za mowę nienawiści, prawda? To znaczy, wszystko zależy do interpretacji prokuratora, interpretacji sądu. I teraz zobaczmy, że tutaj jest mowa, znaczy pisowcy, przyjmując ten artykuł, zupełnie nie myśleli przy założeniu, że mieli dobre intencje. Bo przy założeniu, że nie mieli dobrych intencji, no to wprowadzili knebel straszny i na dodatek wykreowali narzędzie do walki z Kościołem. Knebel straszny, bo kto publicznie znieważa grupę ludności lub poszczególną osobę z powodu jej przynależności wyznaniowej. No, czyli wszystkie sekty, satanizm, powiemy, że to jest zło, że to nie może tego być, że to trzeba zwalczać. No to będzie mowa nienawiści wobec satanistów. Ale jest tutaj jeden problem, który wyszedł po tym, jak Platforma i jej przyjaciele objęli władzę. Bo problem, znaczy to, co zgłaszali przed wyborami, to było usunięcie religii ze szkół. Tylko, że nie można usunąć religii ze szkół bez zgody Kościoła, prawda? Bo takie są umowy międzynarodowe. No i zaczęło się gnębienie kapłanów, na początek, kapłanów katechetów. I ich zaczęto oskarżać o mowę nienawiści i te oskarżenia były przekazywane albo do prokuratury, albo do odpowiedniej komisji przy wojewodzie, która mogła pozbawić kapłana prawa wykonywania zawodu nauczyciela. No i zaczęto zbierać takie wypadki. No i teraz, na jakiej zasadzie oskarżano kapłana o mowę nienawiści? Na zasadzie, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości.
Jeden kapłan został oskarżony o mowę nienawiści, bo powiedział to, co wiedział, to, co jest w doktrynie katolickiej. Zbawienia nie ma poza Kościołem katolickim. Mógł powiedzieć nawet, zbawienia nie ma poza Chrystusem, ale to przecież jest mowa nienawiści, bo tak oni to interpretują. Bo to godzi w tych, którzy nie są w Kościele, prawda? Bo oni nie są zbawieni. Nie są zbawieni, no to są źli, to uznaje się ich za złych, jak uznaje się ich za złych, to się ich prześladuje, to się chce ich bić i tak dalej. To jest niedopuszczalna mowa nienawiści. Inny kapłan powiedział o, ucząc religii, o sądzie ostatecznym, że wszyscy ludzie będą sądzeni. No to jakie wnioski mogą dzieci wyciągnąć, czy młodzież? Prawda? No, katolicy będą pozytywniej określani, a inni mniej pozytywnie, a niewierzący, czy islamiści, czy buddyści negatywnie. No to czy nie jest to mowa nienawiści? Jest to mowa nienawiści. Podobnie jak powiedzieć cokolwiek o piekle, no to jeżeli piekło, ktoś do niego trafi, no to kto do niego trafi? No to trafią sataniści, innych wyznań ludzie, bezwyznaniowcy. To jest mowa nienawiści. To jest stwarzanie podkładu do tego, żeby tych ludzi negować, atakować, bić, prześladować. No i mamy. I to, co mamy, to nie jest efekt działania Platformy Obywatelskiej, tylko to jest efekt działania PiS-u. To PiS uchwalił taki artykuł zupełnie, no już zakładam dobre intencje, zupełnie bez głowy. Przecież wystarczyło dopisać parę zdań, prawda, że na przykład kto publicznie znieważa grupę ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej, wykluczając satanizm, czy wykluczając wszelkie kulty, które prowadzą no, do ewidentnych szkód dla człowieka, prawda? Bo załóżmy, że dotąd było tak, że jak Świadkowi Jehowy dziecko zostało potrącone przez samochód to i potrzeba było transfuzji krwi, to natychmiast prokurator się zwracał do sędziego o odebranie praw rodzicielskich na 3 dni. Wtedy lekarze podejmowali decyzję o transfuzji i dziecko było uratowane. Gdyby nie pozbawiano rodziców praw, to oni by nie pozwalali na transfuzję i dziecko by umarło. No to teraz jak ktoś powie, że to nie jest w porządku, to jest złe, że oni się nie zgadzają na transfuzję, no to już będzie mowa nienawiści, czyli efekt może być taki, no i oczywiście nie będzie się im odbierało praw rodzicielskich. No, także to jest drobny przykład. Sataniści, różne sekty są tutaj chronione, natomiast katolicy nie są chronieni. Można byłoby dopisać zdanie, że kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności takiej, ale nie wlicza się w to głoszenia poglądów zawartych w Piśmie Świętym i w doktrynie Kościoła katolickiego. No to wtedy byłoby wiadomo, a teraz już książka powstała na ten temat, że całe chrześcijaństwo, Chrystus jako taki, święty Paweł jako taki, no to wszystko to jest mowa nienawiści i wniosek sobie Państwo wyciągnijcie sami, prawda? Znaczy, tak autorzy książki, no wniosek taki, że zabronić w ogóle głoszenia nauki katolickiej, bo to jest mowa nienawiści, albo, a będzie ją można głosić tylko w taki sposób, żeby nie było tej mowy nienawiści. To Tygodnik Powszechny dawno postulował, że pewne prawdy wiary stresują dzieci i nie należy im przekazywać, takich jak właśnie piekło, jak sąd, jak grzech, no bo grzech, zło, możesz popełnić grzech, no to dziecko się stresuje, to, no to jest to mowa nienawiści. No także zaczynają się ciężkie czasy. I jeżeli ktoś z Państwa sądzi, że to tylko będą słowa, pewnie tacy się znajdą,
No to nie, to już nie są słowa, natomiast możemy oczekiwać w najbliższych miesiącach, latach, mówię o najbliższych miesiącach, bo być może zaraz po wyborach do Europarlamentu, prześladowania kościoła, katolików, katechetów, kapłanów za to, że głoszą Ewangelię, za to, że głoszą doktrynę kościoła, za to, że cytują katechizm kościoła katolickiego, choćby nawet ten niebieski, który powstał za pontyfikatu Jana Pawła II. Dziękuję Państwu.